Sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała zmianę trybu nauczania na zdalny. Gmina Jelcz-Laskowice z sytuacją kryzysową poradziła sobie bardzo szybko, korzystając z pomocy rządowej. Szybko faktycznie zdobyliśmy transzę pierwszą w wysokości 80 tysięcy, która pozwoliła nam zakupić 55 tabletów i 10 laptopów, które trafiły już na samym początku właśnie tego okresu do dzieci z naszych 5 szkół. Dyrektorzy sygnalizują, że ta pomoc jest pomocą wystarczającą, natomiast sytuację cały czas monitorujemy i w przypadku, kiedy faktycznie ta pomoc będzie zwiększona czy większa, myślę, że właściwie tutaj też się odniesiemy do tego. Przekazany sprzęt staje się własnością szkół, które wypożyczają go najbardziej potrzebującym rodzinom. W pierwszej kolejności wielodzietnym i tym w trudnej sytuacji materialnej. Do każdej z 5 szkół w gminie trafiło od 10 do 15 tabletów oraz 2 laptopy. Była to ogromna pomoc, bo dzięki temu właściwie wszyscy uczniowie byli włączeni w to zdalne nauczanie. Nie było takiej sytuacji, że któreś dziecko było wykluczone. Był kontakt ze wszystkimi uczniami. Nauczyciele mogli w ten sposób po prostu wykonywać swoje zadania. No, udało się zrealizować podstawę programową. Tak właściwie bez problemów większych, jak oczywiście na te warunki. Głównym wyzwaniem okazał się brak bezpośredniego kontaktu. Każdemu brakowało spotkań z nauczycielami, jak i z rówieśnikami. Także ten okres był bardzo trudny, ale daliśmy radę, zdaliśmy egzamin. Bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem jest najważniejszy, bo przekazywanie wiedzy to jedno, a właśnie takie porozumienie, powiedziałabym, emocjonalne człowieka z człowiekiem to też jest bardzo ważna rzecz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadchodzący rok szkolny rozpocznie się kontynuacją nauczania zdalnego. Dlatego w trakcie realizacji jest przekazanie do samorządu drugiej transzy w wysokości 75 tysięcy złotych. Gmina ma zakupić kolejnych 21 laptopów i 13 tabletów.